Mordzaty, jak mieszkasz w Polsce, najprawdopodobniej lubisz brać udział w konkursach oraz jakichś darmowych nagrodach. Dlatego też Diablo przychodzi z inicjatywą i robi konkurs, gdzie można wygrać dużo świetnych nagród, a na przykład swój wymarzony fotel. No to trzeba chyba w to wejść. Wejdźmy. No jak się zarejestrujesz, widzisz po prostu, że są 3 etapy. Pamiętajcie, że trzeba się śpieszyć, bo konkurs trwa tylko do końca czerwca. Już oczywiście wtedy są wyniki. Także po prostu macie tutaj nagrody pokazane, macie moje zadania, które trzeba robić, no i po prostu wykonujecie zadania i macie szansę wygrać fotel o dosyć sporej wartości, tak szczerze, i dosyć dobry, bo sam mam go już powyżej 1,5 roku. Siemano, w nowym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z Młodym, wyjątkowo. Cześć. I dzisiaj ukradliśmy tego Mercedesa, nie ma właśnie tego mafiozy, także udało się nam po prostu to zrobić. No i jedziemy, pędzimy na gospodarstwo i dzisiaj to my się zemścimy na nich, a nie oni na nas. Napiszcie hashtag zemsta, wam szybte serduszko do tego komentarza, zostawcie suba, zostawcie lajka. No i oglądajcie. Mamy tutaj ogólnie odcinek przygotowany, już mamy zaplanowane, co zrobimy. Widzieliśmy, że on ma płot, który po prostu łatwo jest wywrócić. Ma kwiatki, to najprawdopodobniej, nie wiem, Młody, widziałeś, to co on może, ogrodnictwo lubić, czy coś takiego? Może. Także zniszczymy mu te kwiatki. Jakim sposobem, Młody? Pługiem. Pługiem, zaoramy mu po prostu, Młody weźmie pług. I tutaj postawimy do garażu. Jego nie ma, z tego co ludzie mówią, to właśnie ten, tylko że ludzie mówili, że to jest biznesmen jakiś. Najprawdopodobniej nie wiedzą, czym się ten biznesmen tak naprawdę zajmuje, że wyjechał na tygodniowe wakacje, także luksus, jesteśmy w stanie to wszystko zrobić. Jeszcze na dokładkę wywalimy mu tam obornik. I to dużo obornika, żeby po prostu wiedział, że z nami się nie zaczyna. Zobaczymy, koła na pewno chcemy pościągać, jakoś szyby powybijać z tego samochodu, żeby po prostu on się do niczego już prawie że nie nadawał. Czekaj, wysiadasz ty? To już też wysiądę sobie od razu. Wow. Dobra, wjeżdżaj. Cześć. Wjeżdżaj i zostaw go tutaj do garażu. Tu go będziemy rozbierać, żeby nie było widać. Groził nam podpaleniem gospodarstwa, także moim zdaniem najważniejsze jakieś rzeczy jak ciągniki, kombajn czy przyczepy. Jestem dogadany z sąsiadem, żeby po prostu tam u niego to zostawić. Także będziemy tutaj wywozić co niektóre rzeczy z gospodarstwa, żeby po prostu coś tam ocalało, w razie jeżeli oni to spełnią się. Gadaliśmy z policją, kompletnie policja nawet nie reaguje na to. Mają to gdzieś, chyba się boją tej grupy przestępczej. Dobra, weź tutaj zamknij to. I mrolkiem my się już, Młody, zajmiemy na spokojnie. On niech sobie stoi na razie, pozamykaj drzwi, żeby tu nikt go nie widział. I zobaczycie w dalszej części odcinka, co my z nim zrobimy. Bierz Ursusa, bo tutaj jakoś tyłem będziesz po prostu próbował to rozwalić. A ja wezmę sobie MTZ-a. To ja podjedź, jak? No, wiesz gdzie on mieszka? Czy nie pamiętasz? Pamiętam. Dobra, to tam ten płot, spróbuj tą bramę przewalić pługiem po prostu. Brama to raczej szybko pójdzie, bo ona nie jest jakaś na nawiasach, poodkręca ją najlepiej. A płot albo może pługiem, albo linką po prostu popróbuj jakoś tam poprzeciągać to. To albo sztachety się połamie, albo cały płot się po prostu wywali. Dawaj tutaj, ja ci podczepię pług. A żeby on jakiś kamer nie miał. No jak kamery ma, no to kurde, no i tak mamy z nimi kosę, także zobaczymy. Może pomyśli sobie, że nie warto z nimi zaczynać, bo jak oni też się nas nie boją, to może to są pierwsze osoby, które nas się nie boją, czaisz? Dobra, ciebie nie było, grup mi przygotował, czaisz? Dobra, bierz tak? To. No. No to widać, że raczej zamierza odpuścić. No nie zamierza na razie chyba odpuścić właśnie. Dobra, my sobie weźmiemy, widzowie, MTZ-a tego naszego. Ja sobie będę ładował obornik i zaraz będę ruszał właśnie do Młodego, także zobaczycie, co się po prostu będzie działo. Nie wiem, którą przyczepę wziąć, chyba weźmiemy sobie po prostu standardowo tą największą przyczepę. I największą przyczepę załadujemy obornikiem. Ja sobie po prostu ten obornik będę brał wiadrem i będę sobie go ładował na naszą przyczepę. Tutaj wiadro, jak widzicie, stoi. Mogłem w sumie wziąć rozrzutnik i mu ten obornik porozrzucać kompletnie wszędzie, ale damy sobie jedną pryzmę i najwyżej tam się porozwala jakoś, a rozrzutnikiem nie będziemy po prostu tego robić. Ten obornik nie jest nam do niczego kompletnie potrzebny, przynajmniej na razie. Także warto po prostu coś takiego wykonać. Weźmy sobie wiadro. Ktoś napisze, że wiadrem się obornika nie ładuje, ale wiadrem jest po prostu dużo wygodniej niż jakąś łyżką. Tak czy siak, jak widzicie, tura żadnego tutaj nie mam. Także to jest leciutko problematyczne. Młody, gdzie daleko już jesteś? Typolu 106. Jak tam coś już porozwalasz trochę, to daj znać po prostu. Kurde, nie, zapełniło się całe. A co, jeszcze ładujesz ten? No, zanim ja to załaduję, trochę czasu minie, także ja sobie to spokojnie będę ładował, widzowie, a my widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, przyczepa jest po prostu już na maksa napełniona. Mamy troszeczkę prezenciku dla naszego mafioza.
Także zaraz zobaczycie, co się po prostu będzie działo. Ja już pędzę za młodym. Mercedesa na pewno będziemy musieli, to parę rzeczy podstawiamy do sąsiada, już sobie to na spokojnie porobię. I tak trochę czasu mamy, nie wiadomo kiedy on z tych wakacji wróci. Mówili niby, że na tydzień, ale nie wiadomo kiedy wyjechał, bo sami tam dokładnie sąsiedzi nie wiedzieli. My już od tej akcji, co była na ostatnim odcinku, parę dni odczekaliśmy, żeby po prostu wiedzieć na pewno, że nic złego nam nie grozi i nic się na razie nie stało. Także on z tym pożarem może żartował. Kurde. Powiem wam, że może aż za dużo tego obornika wziąłem, bo ciężko się kompletnie wyjeżdża tutaj z tą przyczepą. Młody tam już mówił, że czeka na mnie i mówił, że już to porozwalał. Słyszysz mnie czy nie? Bo nie wiem. A, to jesteś na tym. Na CB jesteś, to dobrze. Jak tam udało się? Co tam się udało rozwalić? Tą linką. Czyli płot mu poszedł i co jeszcze? Brama też? A i elegancko, to tam czekaj, pokażemy jeszcze jakie on tam kwiatki miał. To zobaczycie widzowie jak po prostu były i ich nie będzie. Będzie, Martin, będzie wiedział, że z nami się nie zaczyna, no nie? No. No. Tylko najgorzej jakby wrócił z wakacji i faktycznie zdenerwował się jeszcze bardziej i zrobiłby to o czym mówił. Ale zobacz, wiesz co, obejść budynek, czy tam kamer nie ma nigdzie? No, wyjrzałem i no nic nie widać. Nie ma żadnej kamery? No chyba nie. No to, co się boisz, kto będzie wiedział, że to my? On może mieć, wiesz, on może mieć mega dużo takich konfliktów. Jako taki człowiek. Także tutaj moim zdaniem szanse są 50 na 50. Moim zdaniem, że się dowie, wiesz? Jest 50% szans, że się dowie i 50% szans, że się nie dowie. Także mamy lepszą pozycję, bo najprawdopodobniej się nie dowie. Ale mogą być też gdzieś poukrywane jakieś kamery. No co ty, żeby tam nigdzie... Ciekawe, czy on broń to pewnie w domu trzyma. Ciekawe, czy to jest jego jedyne mieszkanie, czy on ma więcej mieszkań. Pewnie ma więcej. No bo jak taki bogaty niby za takiego się, wiesz... Udaje przynajmniej takiego, albo naprawdę taki jest. Nie wiadomo w sumie, jak to tam wygląda u niego. Ja już jestem prawie koło ciebie, zaraz to gdzieś wywalimy. Przygotuj miejsce, w które możemy to wywalić, ten obornik. Bo nie wiem. A tu jego sąsiedzi są, ciekawe czy ktoś jest w domu, bo też jeżeli ktoś nagrywa, na przykład. Pod drzwiami. Ludzi, patrz ile tu jest ludzi. A ty płot niszczyłeś, jak tyle ludzi jest. To co? No nic już teraz to już nic się nie dzieje. Już za późno i tak, wychodzi sobie na jego działkę. A, tu nie chodzi nikt, dobra. Ty, ład! Jak ja hamuję wolno, patrzcie. On ma tu jeszcze wysypane, tak miał je. O proszę. Już sobie wywalisz tam, idealnie. Gdzie? Pod drzwi. Pod same drzwi, no nie, żeby nie mógł wejść. Pod garaż mu chyba nie będziemy wywalać, tego płotu też mu zostaw. To tu niech widzi po prostu. To jeszcze młotem można w nocy przyjechać, jak będzie mniej ludzi i po prostu porozwalać jeszcze bardziej. Dobrze to zrobiłeś. Śmietnik też widzę zahaczony, także pięknie. Weź tam, zaoraj mu to. No a jak? Czekaj, muszę trafić. No, tylko tutaj pługo, żebyś nie poniszczył, bo widzisz, jest trochę krzywo. No, weź opuść. Dawaj. Łogi tutaj. Nie po asfalcie. Szkoda pługu na niego. Te też mu wywal, całkowicie o tu spróbuj jakoś wjechać. Spróbuj o pod do tej strony najbliżej, chyba że o to najpierw złapiesz. A ktoś się patrzy na nas, Pajek się patrzy. No wiesz, co, no nie, co my robimy, no nie? U nas to wygląda, że inaczej są ludzie. U ciebie? No, u ciebie na przykład ktoś idzie? No teraz ona poszła tam, a tu idzie kolejny gościa, tak? Ale to się nie będziemy przejmować tym. Dawaj do tyłu. Login. Dawaj, opuszczaj go. Przeoraj mu wszystko. Te niech zostaną tam malutkie, to niech będą. Jakieś tu jakieś chwasty białe. To nas w sumie mało obchodzą. Może mu jeszcze tutaj ten, dróżkę przeorać. Przeoraj mu drugą drogę też, tylko włącz ten, żeby się pola tworzyły. Tylko tyłem sobie cofnij. Tam, a ja spróbuję, a ja już tu zajeżdżam. Tutaj akurat po bramie mu przejadę, niech te metale jeszcze bardziej popękają.
Ja nie wiem, czy pod kołami ten metal pęknie. No nie wiem, też może, ale wiesz, może jakoś się pokrzywi jeszcze. A to pokrzywi, nie wiem. Może się pokrzywi. Można tylko zjechać. Spróbuj zajechać jakoś po prostu, jakoś, abyś tam się wwalił. Git? No. O, bo mi przyczepa skręca sama z siebie. No. Ej, coś się zawiesiło się lekko. Może tu się nie da tworzenia pól włączyć. Czego? No nie wiem, ja na przykład nie mogę, spróbuj ty. Zaraz zobaczę, czekaj. Właśnie przejechałem się z człowieka tą przyczepą. Ludzie w sumie niech nie ucierpią tam żadni, ale... Szkoda, że tego asfaltu mu się... Da się, patrz! Ten gruz. Niech ma to wszystko zaorane, dobra tam. O tyle, o, resztę mu zostawimy, no nie? Zostaw tu na razie ciągnik, jak tu i tak nikogo nie ma. I zaraz się bierzemy, widzowie, za... Czekaj, podjedź, no i możesz tu wysypywać w sumie, tylko na żebyś miał na prawą burtę. No jest na prawą. No to psyp to. Dawaj tutaj tam. Możesz nawet trochę do tyłu podjechać w sumie. Tak leciutko. No, żeby to idealnie pod drzwi, żeby tutaj nawet przejścia nie było. Syp to cały czas. Ale widzowie, teraz jesteśmy genialni po prostu. Tutaj nie widać, żeby coś się sypało. Czego? U mnie już patrz, jaka jest pryzma. Przyczepa mnie, do góry aż idzie. A u mnie tylko koła latają. Ja nie widzę tak? Tego pryzmy. Gdzie coś się w ogóle baguje? Może Farming 22 będzie lepszy pod tym kątem. Ej, przyczepa u mnie lata. No u mnie już patrz, jak ona się podniosła. Przyczepa lata, żebyśmy nie wywalili jej. Tyle? O, tyle. Teraz, dobrze. Jak się skończyło sypać, to się to no. Zacząłem widzieć trochę. Ja coś stąd próbuję wyjechać. A nie przyjedziemy? O, po tej nie. Skarpie? Zaraz zobaczymy, czy po tej skarpie właśnie nie przejadę. O, szkoda, że tu płotu jeszcze nie widzę. No. No już kawałkiem mu zostaw, żeby wiesz. Nie było jeszcze mu garaż pogiąć. Co można było? Pogiąć te drzwi, no nie? No. Przez płot, dobrze, jak jest wywalony to... Oho. Problemy. Problemy jak zwykle, ale idzie, do przodu idzie mniej więcej. O, uważaj. Czekaj, bo ludzie idą, niech se przejdą. Oni i tak przez traktor przechodzą. Skakuj na przyczepę. Oj, tutaj to chyba będzie ciężko wyjechać, wiesz? Dobra, przeszła ona. Koła niepourywane, dawaj. Jedziemy na gospodarstwo, ciągnik się później wróci. Bo jeszcze tutaj widzowie mamy jeden chytry plan, żeby ten samochód jakoś mu odstawić. Tylko jak my to wszystko pourywamy, żeby po prostu on miał wszystko na miejscu. I zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej wszystko będzie wyglądało, ale tu jest ładnie skoszone, pamiętasz, co se palce poobcinałeś tutaj? Pamiętam. Co rękę uszkodziłeś troszeczkę, niestety. Chciałeś o tej przyczepie? Ej, jakim cudem nagle w prawym górnym rogu gdzieś tak zaczęły mi się FPS-y pokazywać? Może na F2 się FPS-y pokazują. Tylko nie w prawym górnym rogu zazwyczaj. No, ale tak blisko prawego. No. Dobra, bo właśnie kliknąłem F. Dora, my się w sumie spotkamy na gospodarstwie. Dora, widzowie, ja już jestem i tutaj młody ogólnie coś majstrował przy tym i ja też. Patrzcie, co się stało. Szyby powybijaliśmy, lusterka pourywane, koła pourywane i wywalone razem z tarczami, razem ze wszystkim kompletnie, szyby tylnie też powywalane. No wszystko praktycznie wywaliliśmy, co się dało. Pourywaliśmy lusterka, szyby wybiliśmy, koła porwaliśmy. I to jest teraz dopiero pojazd. Tym się na szczęście jeździć nie da. Jakoś będziemy musieli mu przetransportować. I a najprawdopodobniej... Pojazd. Może jeszcze wywalimy mu do góry nogami tego merolka, jak będziemy go transportować. Ale to już po prostu nie na odcinku, żeby po prostu nie było jakiegoś dużego przypału, jakby dużo osób to zobaczyło, co tu po prostu się działo. Ja proponuję jeszcze, wariacie, wziąć Mercedesa i odstawić do sąsiada. Tylko nie tego, bo tym się nie da jeździć. Tego naszego, co chciałeś jechać. To go weź, ja wezmę kombajn, żeby cokolwiek z tych maszyn uratować. W razie, jeżeli on by nie żartował, no nie? Co? Do którego sąsiada, bo już jest dużo. Prosto tam, albo w sumie możemy też na skup Bell, gdziekolwiek. Kto nam przechowa to, no nie? W
sąsiadem nie miałem uzgodnione. Te maszyny, co niektóre, też będziemy zabierać z gospodarstwa, widzowie, ale to... To jest kwestia czasu, żeby to wszystko pochować. Skręcać. Gdzie? W prawo. W lewo, w lewo. W lewo? No. Masz prosto, no to lewo. MTZ-a ogólnie już też zaprowadziliśmy do sąsiada, żeby nie jeździć dwa razy. Będzie trzeba wrócić, bo tam przyczepy też zostawiliśmy, te dwie nowe przyczepy. Też chciałbym po prostu zabrać. No ale kombajn jest chyba najbardziej wartościową maszyną w tym stanie na gospodarstwie, także też sobie po prostu to wszystko pochowamy. Zboże jakoś też będzie. Do tego, co ma to duże gospodarstwo, tam po lewej stronie musisz drogą polną do niego jechać. A dobra, ja już u niego jestem. No, a już? No to weź wróć na gospodarstwo i weź ten mniejszy ciągnik i te dwie przyczepy podczep i dawaj też do niego. To akurat już będziemy mieli te najważniejsze rzeczy pobrane. No i wrócimy jeszcze Ursusem, widzowie. Ale to zaraz zobaczymy, jak tam temat odcinka, ile to minut wyjdzie, żeby po prostu wiedzieć, czy możemy jeszcze sobie na coś pozwolić, czy nie. Myślę, że akcja dobrze wyszła. Kurde, ta rozbiórka, on by cię tak płakał. No może koła i szyby to jest łatwo naprawić, ale też nie chcemy jakoś bardzo mu tego niszczyć. Ja oglądałem, jak jeszcze byłem w szpitalu, filmik oglądałem. Ten i... Który? On mówił, że on ma jeszcze dużo takich samochodów. A co, w szpitalu leżałeś, co ciebie nie było? No, no to mówił. To nagrałem wszystko, to na YouTube'a przecież jest wrzucone. No to... Ciekawe, no ale wiesz, on mógł oszukiwać, ten dom nie wygląda na jakiś, nie wiem, dom milionera. No był tak, ładny. Tylko, że może mieć ich dużo, więc nie musi mieć jakiś dom wypaczony, może jeden ma po prostu gdzieś indziej. W sumie no może mieć gdzie indziej dom. A może jest po prostu jego tymczasowy na przykład. Ty! A jak on wyjechał już stąd i po prostu to był czyjś inny dom? A on wynajmował go tylko na chwilę? Ale byśmy odwalili wtedy. Maniane. Jedziesz już tym traktorem drugim? To podczepiam przyczepę. To podczepiaj i dawaj tu do mnie. I tak mnie dogonisz, bo ja tym kombajnem to wiesz, jak wolno jadę. Obie widzowie, to niby każdy mówi, że to jego dom, ale... Ale on wolno jedzie z tymi przyczepami. A podczepiłeś węże? Ale zobacz, upewnij się, czy węże. Po prostu wolno się spędza. A. Już 20. Już 20? Ale rakieta. No, pod górę to już... 7. Ale to abyś wyjechał pod tą pierwszą. No i tak to widzowie właśnie wygląda. Dwa już? Dobra, dwa na górę, jadę pod górę. Zaraz wyjedziesz. No i tak to właśnie, widzowie, wygląda ten temat, kurde, no... No proszę, jechałem. Nie wiem. Miejmy nadzieję, że to wszystko już dzisiaj dobiegło końca, że on zobaczy po prostu, że my się go nie boimy. Opcja jest taka, albo zobaczy... Ja się wyłonię, nie ma szans. Ale patrz, Mati, opcja jest taka, że zobaczy, że się go nie boimy i pomyśli, trzeba im odpuścić, bo kozaki jakieś, no nie? Albo druga opcja jest, zobaczy, że się go nie boimy i po prostu udowodni nam to, że warto się go bać. Na przykład zrealizuje ten plan podpalenia gospodarstwa. Dlatego właśnie, żeby być ubezpieczonym na to wszystko, to zabieramy co niektóre maszyny, wszystkich nie zabierzemy, żeby po prostu wyglądało to realnie, żeby czuł się realnie, podpalając nawet to budynki i wszystko jest ubezpieczone, także kasę gdzieś tam dostaniemy nawet za jakiś pożar, czy za podpalenie, czy co się po prostu wydarzy. Nie odnośmy tego Mercedesa, może on po prostu w trakcie palenia zobaczy, że jego Mercedes też się pali. Ty jesteś geniuszem. Mówiłem ci to kiedyś? Nie. I nigdy ci nie powiem. Ale pomysły czasami masz dobre. Nie no, ogólnie to co młody powiedział, to jest dobra sprawa, bo w sumie jak on by sam sobie tego Mercedesa spalił, to nawet odszkodowania za niego by chyba nie dostał, no bo to sam sobie tak naprawdę zaszkodził tym, no nie? No ja jestem praktycznie koło sąsiada. Gdzie ty Merola stawiałeś? U niego? Na podwórku czy gdzie? No. Zobaczysz tam, jak będziesz... No. Będę widział. Ale trampolinę ma chłop. Altanę. Tutaj jest bogaty, bogaty rolnik, jak wiecie. Jak sami zauważyliście pewnie. Czyli on może być następny. On może być następny, on ma większe gospodarstwo od nas, a nic go nie rusza. Chyba, że też ma jakieś problemy.
Albo ma właśnie z nim kontakty dobre. Albo... Ty, a jak on specjalnie nam pozwolił tutaj maszyny ustawić i wszystkie będą tutaj, nie wiem, wystawiał je i gdzieś podpalą albo zniszczą? Nie wiem. Kurde, Mati, tu ja nie wiem, czy my możemy komuś ufać na tej wsi. O, jak on ma może całą wieś opanowaną, to ja pierdzielę. Biegnę gdzieś w twoją stronę. Płaci im pewnie. No. Duże pieniądze i dlatego tak gospodarz się rozwinął, o, jedzie. No i dobra, widzowie, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to by było na tyle. Bo my już udowodniliśmy to, co po prostu też potrafimy. Ale się rozjechał. No i Moto, możesz się pożegnać na koniec odcinka. Ten zestaw też miejmy nadzieję, że uratujemy. A my widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Już najprawdopodobniej we wtorek. I na razie.